Tak i owszem, laik też niewątpliwie, panie Szkasickisz. A coś pan pytasz? Z czystej niewinnej ciekawości. Święto Józefinki jest połączone z pierwszym dniem wiosny, co powoduje, że w tym dniu w szkole nauczyciele nie pytają młodzieży. Mamy specjalne spotkanie na sali gimnastycznej, gdzie na wesoło bawimy się i występuje młodzież w różnych spektaklach, kabaretach i w różnych innych swoich występach. A jak wyglądało rozpoczęcie roku szkolnego? Nie wiem już, bo już się pogubiłem w tej całej sytuacji. Jak ci się podoba jako uczennicy taka forma spędzania 21 marca w szkole? No na pewno jest ciekawiej niż na wagarach, aczkolwiek nigdy nie byłam na wagarach oczywiście, prawda? Zdradzisz nam, dlaczego jesteś dzisiaj tak ubrany? A bo Józefinki w ekonomie, dzień wiosny, trzeba coś narobić śmiechu dla gimnazjalistów, którzy przyszli na dni otwarte ekonoma. No, muszę. Święto to cieszy się wielką popularnością wśród młodzieży od wielu lat i będziemy go dalej kontynuować. Panie starosto, już uzgodniłem z dyrektorami.